Mazurek! Mazurek! Słucha. Mazurek słucha. Proszę Państwa, skoro moim gościem będzie kompozytor miliona piosenek i pieśni, w takim razie musieliśmy zacząć od czegoś, co rzeczywiście skomponował, ale nie śpiewano. Tak tylko troszkę jakby. Włodzimierz Korcz jest Państwa i moim gościem w studiu Radiowej Dwójki. Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. Czy są jakieś piosenki w PRL-u, których Pan nie skomponował? No więc ja właśnie dosyć często się tłumaczę, kiedy przypisywano mi rozmaite piękne utwory, że to ja. Zawsze mówię wtedy, że Bogorodzice nie napisałem, a oprócz tego kilka innych numerów rzeczywiście, ale nie jest prawdą również, że wszystkie. Nie wszystkie. Nie, dlatego że większość napisał Seweryn Krajewski. A chciałem powiedzieć, te słabsze to nie pan, ale dobrze, nie, już nie będzie. Nie. Bo dobrze, bo to rzeczywiście zaczęliśmy od muzyki z serialu i to był debiut. Nie pański, tylko Grzegorza Markowskiego. No tak, Grzesio Markowski, który pojawił się kiedyś w Teatrze na Targówku, w którym byłem kierownikiem muzycznym i powiedział, że chce śpiewać. Powiedział, że jeszcze nie umie, ale bardzo chce. Miał egzamin, na którym dostał zadanie, oprócz tego, żeby coś tam zaśpiewać, żeby zatańczyć Krakowiaka i słabo mu to wyszło, w związku z czym dyrekcja powiedziała, że go nie przyjmuje, bo jest słaby. Natomiast ja po prostu zafascynowałem się jego głosem, uważałem, że to jest to talent nadzwyczajny i tłumaczyłem dyrekcji, że takiego drugiego on długo nie znajdzie. A on mi mówi, dobrze, a widziałeś, jak on tańczy tego Krakowiaka? Ja, po cholerę ci ten Krakowiak, on ma tu śpiewać. I dobrze, na twoją odpowiedzialność, jest na moją odpowiedzialność, przyszedł człowiek i śpiewał od początku z taką duszą, że jak dostałem propozycję napisania muzyki do 07, Zgłoś się, od Krzysztofa Szmagiera. Jak tylko napisałem tę muzykę, wiedziałem, że jedynym człowiekiem, który jest to w stanie dobrze zaśpiewać, to jest Grzesio Markowski. On to zrobił nadzwyczajnie. To jeszcze wtedy nie wiedział pan, że to będzie serial tak popularny. No, na początku nikt niczego nie wie. Wie pan, pisząc jakąkolwiek piosenkę, czy jakąkolwiek muzykę, czy robiąc jakikolwiek serial, każdy liczy na to, że to odniesie sukces, ale nikt nie ma żadnej pewności. Można się zakumywać, że tak, to będzie na pewno fantastyczne, ale to później musi zaistnieć kilkadziesiąt elementów na to, żeby to było popularne. Niekoniecznie, że musi być to najlepsze, ale coś musi w tym być nadzwyczajnego. To co takiego było w tym serialu? Moim zdaniem były fantastyczne dialogi i przede wszystkim był rewelacyjny główny odtwórca. Nieżyjący Bronisław Cieślak. Bronisław Cieślak, który moim zdaniem, gdyby grał tę rolę w Ameryce, dostałby Oscara. To był normalny człowiek, nie żaden aktor, on był redaktorem w telewizji. Natomiast wyłowił go Krzysztof Szmagier, który zresztą miał nadzwyczajną rękę do obsadzania. On genialnie obsadzał rolę w swoim serialu i to obsadzał wbrew warunkom i wbrew obiegowym opiniom, co ten człowiek powinien robić. I w 100% trafiał w to. I to było fantastyczne. I tak trafił właśnie w tego Bronka Cieślaka, który zagrał rolę życia. Rewelacyjny był. To przyciągało ludzi. No dobrze, tak. Pan mówi o tym tak, że do pana przyszedł. No to widocznie miał też rękę nie tylko do aktorów, ale i do no innych twórców. No jednak pańska muzyka tutaj jest muzyką wybitną. Oj, miło, że pan tak mówi. No wie pan co, nie żebym był wielkim miłośnikiem milicyjnych kryminałów, ale to rzeczywiście się oglądało, ale teraz się tego też fantastycznie słucha. Wie pan co, jak mi pan już tak kadzie, to muszę pan powiedzieć, że rzeczywiście prawdą jest to, że bardzo często otrzymuję od wielu ludzi nieznanych, którzy podchodzą do mnie komplementy mówiące na temat właśnie tej muzyki. Znaczy, mówią pewną rzecz, którą może nawet nie powinienem powiedzieć, ale zaryzykuję. Są tacy, którzy podobno oglądają czekają na ten serial po to, żeby usłyszeć muzykę początkową i końcową. No, oczywiście, pewnie jest to jakaś przesada, ale dla mojego ego jest to bardzo miłe. To teraz w takim razie nie tylko dla pańskiego ego, ale dla naszej przyjemności posłuchamy jednej z pańskich piosenek i nie będzie to Rota. Proszę. Pan Starostecki, jak mniemam. Skąd pan zna to określenie? To pan tłumaczył się, że o dziwo pańską żoną nie jest Alicja Majewska. Znaczy, dla mnie to nie jest o dziwo. To o dziwo jest dla niektórych słuchaczy, którzy czytają prasę plotkarską i tam
każda głupota się zmieści, więc piszą co chcą. Nie no, mieści się dlatego, że pan od lat z panią Alicją pracuje i o tym jeszcze pewnie porozmawiamy, ale pańską żoną jest Elżbieta Starostecka. Oczywiście. Wybitna aktorka. My posłuchamy jej w znanej wielu z państwa piosence Za rok, może dwa, ale to za chwileczkę. Państwo się poznali na studiach. No tak, był nabór do kabaretu i szukano... Zaraz, musi pan powiedzieć wszystko od początku, panie Włodzimierzu. A co pan studiował? A żona, że piętro niżej albo wyżej, bo już nie pamiętam, które z was było. Pan wszystko wie. No. Ale słuchacze nie musieli tego czytać. Dobrze, studiowałem w Łodzi przy ulicy Gdańskiej w Wyższej Szkole Muzycznej i grałem na fortepianie, skończyłem fortepian tam, a moja żona akurat przypadkowo tam w tym samym budynku studiowała aktorstwo. Teraz, kto był wyżej, kto niżej? Ona niżej chyba, prawda? Jak się skupię. Ja byłem wyżej. Tak, pan był wyżej, bo pan był na piętrze. Ja byłem na piętrze, w każdym razie, o, pamiętam nazwisko, przypomniał mi się, Bogdan Kopciowski, to był szef tego kabaretu, jeden z aktorów, kolega z roku Elżbiety i szukał pianisty. Dowiedział się, że jest taki gość, który gra muzykę rozrywkową wśród tych wszystkich klasycznych. No i zrobił mi egzamin. Posadził mnie przy fortepianie, kazał mi grać walczyka, oberka, potem to jedno jakąś melodię. To była muzyka rozrywkowa. Jakąś melodię na trzy, potem zmienić to na cztery. Ja się strasznie dziwiłem, co on ode mnie chce. No ale grałem, co chciał. No i... A jakim cudem pan w ogóle grał muzykę rozrywkową? Ja grałem muzykę muzykową dlatego, że moja mama znała wszystkie przedwojenne tanga, slow foxy, walce i jak ja ćwiczyłem te swoje wszystkie wprawki, etiudy i inne bachy, to mama w drugim pokoju śpiewała piosenki przedwojenne. Ja po prostu jednym uchem łapałem te melodie, a po czym za jakiś czas, ku zdumieniu mojej mamy, ja to zacząłem grać. I mama mówi, zaraz, a skąd ty to znasz? Mówię, jak to? Przecież ty to cały czas śpiewasz. Znaczy, nauczyłem się na bardzo prostej harmonii jakoś konstruować sobie pianistycznie te piosenki, które miały z reguły przepiękną melodię. Niektóre z nich miały naprawdę wspaniałe teksty, bo przed wojną pisowali poeci, niech pan sobie wyobrazi, teksty do piosenek. I mnie się to podobało po prostu. I jakby jaka pierwsza moja szkoła pisania piosenek, to są śpiewania mojej mamy, która nauczyła te piosenki, ja to powtarzałem, a potem na bazie tego gdzieś zacząłem pisać sam. Pan jest rocznik wojenny jeszcze. No tak, nic nie pamiętam. Listopad 43, nie jestem w stanie panu ani innego bombardowania pisać. Nie mam pojęcia, nie wiem. O dziwo, nie miało to na celu wyciąganie z pana wspomnień wojennych i nie walczył pan w okopach. Chodziło mi o coś innego, to, że kiedy pan studiował w tej Łodzi, to było no, niesłychanie biedne miasto. No tak. I czasy cyganerii artystycznej wyglądały pewnie wtedy troszkę inaczej niż teraz. Tak, ale były, proszę pana, genialne, fantastyczne jabłka, smaczne, pomidory były, jajka o smaku, o którym nikt teraz nie ma pojęcia. To, co jemy w tej chwili i nam przedstawiają to, że to są jajka, to są wytwory jajkopodobne. A ja po prostu znam jajka jeszcze takie, jak one były nieprodukowane, tylko po prostu kury dziubały gdzieś tam po polu i potem znosiły jajkę. To było fenomenalne rzeczy. Nie wiem, jakim cudem od Elżbiety Starosteckiej doszliśmy do kur, ale jeszcze nie zdążył pan opowiedzieć, jak ją pan poznał. No zaraz, bo pan mnie wprowadził na manowce, więc ja walawiruję jak mogę. No dobrze, czyli co pan chce ode mnie wiedzieć? Jak poznałem? Wypadałoby się przyznać, tak. Już się przyznaję. Przyznaję się, że przyszedłem na próbę, na której było kilka osób, między innymi była moja żona, a ja jakby nie zauważałem jej, bo byłem przyjęty tym, że mam jakieś nowe zajęcie, nową sprawę. Co prawda pan Bogdan Kopczewski mówił, że tu jest taka jedna Elżbieta Starostecka, ona ma wszystko na swoim miejscu. Jak ja wiedziałem, co to znaczy. Ale jakoś tak potem wyszło, że zaproponowano nam i mnie, i Elżbiecie również pracę w innym kabarecie. To Krzysztof Cwynar, taki piosenkarz łódzki, stworzył kabaret Stare Piosenki i nagle mnie zaproponował Elżbiecie. Myśmy musieli pędzić z jednej próby na drugą, no w związku z czym ona miała taką, pamiętam, nylonową siatkę, taką długą, która trzymała książki, skrypty. To było ciężkie jak diabli, więc ja szarmancko brałem to od niej. To mi się wrzynało, palce krew się lała, ale
udawałem, że wszystko fantastycznie, no bo chciałem być elegancki. Żeby krew się nie lała, ale dobrze, dobrze. W każdym razie z tego wynika, no trzeba było tramwajem przejechać kilka przystanków, zaczęły się rozmowy, odprowadzania po jednej próbie, po drugiej. No, ona mieszkała na facjacie, bo była taki pokoik. Ja odprowadzałem później bardzo wieczorem. Na czym? Ja wiem na czym, ale ja jeszcze facjatka. Chcę to usłyszeć. Wie pan, że już nikt tak nie mówi. Aha, no to wie pan. My mówimy teraz skrótowcami, mówimy słowami, których nie ma w słownikach. Wie pan, to w ogóle język polski jest pięknym językiem, naprawdę pięknym, tylko mało kto o tym wie i mało kto go w tej chwili używa. Facjatka. Tam mieszkała Elżbieta Starostecka. Tak. I w końcu pana wpuściła. Proszę pana, najpierw polegało to na tym, że prowadzałem późnym wieczorem i przed rozstaniem tośmy chwilę pogadali. I po tej chwili okazało się, że jest 5 rano, wie pan, na tej klatce schodowej. Za każdym razem nas to strasznie by dziwiło. No ale po pewnym czasie Elżbieta powiedziała, że ku mojemu zdumieniu, że mnie zaprosił na herbatkę. Proszę państwa, to spotkanie było niesamowite. Przekonają się państwo za chwilę. No właśnie, ta Elżbieta Starostecka śpiewała, ale my się cofamy do tego spotkania. Już ma pan do niej przyjść. Po paru miesiącach zresztą. Oczywiście. Od prowadzenia. Natrudziłem się bardzo na to pierwsze spotkanie. No ale zaprosiłem ją, to Jadek, jakiś kwiatek, jakiego chyba narcyza kupuję, bo to na tyle mi było stać. No ale idę, pukam, a to nic, drzwi zamknięte. Wyciągam komórkę. Nie, jaką komórkę? Komórka to była na węgiel w tych czasach, proszę pana. W każdym razie pukam, dzwonię, za jakiś czas słyszę głos za drzwi, musisz chwilę poczekać. Kurczę, co się, dlaczego mam poczekać, o co chodzi? A tu się okazało, że moja żona uznała, że jak przychodzi gość, to schody, po których on ma wejść, one są nie do końca tak czyste, jak być powinny i ona musiała wymyć schody po to, żeby jak wszedł, żebym się nie dziwił, że one nie są sprzątnięte. No, takie było moje pierwsze spotkanie. Ale herbatka też była. Herbatka też była? Tak. Na facjatce? Tak jest. W takim małym mieszkanku. Mieszkanku pod dachem. Tak, bo to facjatka była. A to no urokliwe i... w ogóle. Urokliwe to było. Tylko pewnie zimno było zimą. No, grzało się w piecu węglem, drewnem, takimi różnymi rzeczami. Państwo byli wtedy strasznie młodzi. Potwornie. I strasznie zakochani. No tak, właśnie nikt nas nie wie, kiedy to się stało w ogóle, jakim cudem, w którym momencie, bo na początku nic na to nie wskazywało, a potem nagle nic... Żona śliczna, jak się panu udało ją poderwać, przepraszam. Do tej pory jestem zdumiony, nie wiem, o co chodzi, co ona we mnie zobaczyła. Ja patrzyłem w lustro, nic nie widziałam, ona coś zobaczyła i dzięki domu mam najpiękniejszą żonę na świecie. Moje gratulacje i rzeczywiście państwo są od zawsze razem, ale żona aktorka no, raz zaśpiewała wielki przebój państwu znaczy, właśnie. Wie pan, to polegało na tym, że żonę proszono często o jakieś spotkanie aktorskie, żeby gdzieś tam przyjechała, coś powiedziała parę słów, no ale ja jej powiedziałem, że słuchaj, no to jak tak jeździsz, no to może by podobał coś zaśpiewać. I pamiętam, zasypialiśmy wtedy już i ja mówię, ale to wiesz co, musi być coś takiego prostego, takie tarara, 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 tarara. On mówi, natychmiast wyjdź z łóżka, to zapisz. Wypchnęła mnie z nogą, znaczy ja kiedyś mówiłem, że ona mnie wykopała, ona się obraziła, że ona nigdy w życiu mnie nie wykopała z łóżka, no więc dobra, wypchnęła mnie z tego nogą. Tak, skierowała mnie nogą z tego łóżka do biurka, do którym, do instrumentu, ja zapisałem pierwszy fragment tej piosenki. Rano wstałem, dopisałem resztę. No, trwało to jakieś 7 do 11 minut, mniej więcej ta melodijka cała. I tak powstał za rok, może dwa. Tak jest. Banalna wydawałoby się prosta melodia, ale zawsze takie są najtrudniejsze. Muzyczka banalna, tekstik banalny, Jan Zalewski napisał. Mi się wydawało, że no dobra, taka prosta rzecz, żeby ludzie się uśmiechnęli, tyle. A potem się okazało, że w pewnym momencie kilka największych gwiazd estrady prosiło mnie, żeby mogło nagrać tę piosenkę, bo Elżbieta się wstydziła, bo ona tego w życiu nie nagra. Bo nie, ona miała wtedy kontakt z wielką literaturą, z rzeczami zniosłymi, a taka pioseneczka to jej wręcz nie wypadało. No ale jak kilka największych artystów tego kraju zgłosiło, że chciałby to nagrać,
To może rzeczywiście. To może coś w tym jest. No i tak. I... 78 rok, Opole. Nie, najpierw było nagranie. Nagranie polegało na tym, że trzeba było czekać, bo orkiestra grała rozmaite podkłady, a potem trzeba było nagrać wokale. I przedłużało się to wszystko, to był późny wieczór, właściwie już noc, ona już przysnęła, myślała, no kurczę, nic z tego nie będzie nagrania, co będzie chodzić do domu. Ona weszła i coś, robiła coś, czego właściwie się nie robi, bo to nie, nieprofesjonalne. Nagrała za pierwszym razem. Po prostu ja byłem zszokowany. Mało tego, bo teraz wtedy nie było takich rzeczy jak poprawiacze wysokości dźwięków, no bo nie było. Czyli zaśpiewał, okazało się, że dobrze. A potem pamiętam pierwszy występ z orkiestrą Rachonia. Ja byłem za sceną i od dołu patrzyłem, ona miała długą suknię i tylko nie mogłem się nadziwić, dlaczego ta suknia cały czas strasznie drży. A to ona cała drżała ze strachu, czy da radę. Śpiewała po raz pierwszy w życiu to na scenie z dużą orkiestrą, czyli... Mimo, że aktorka naucza radzić sobie z tremą, to się tak denerwowała? No, czym innym tak? Jest radzenie sobie z tremą mówienie tekstu, a czym innym wejść i zaśpiewać z orkiestrą Rachonia, wie pan. Śpiewa pan kiedyś z orkiestrą Rachonia? O dziwo nie. A no widzi pan, to pan nie wie, co to za przeżycie. A ona dowiedziała się, wszedłszy na scenę i po prostu dostała strasznej tremy, ledwo to dośpiewała i potem pisowała trzy razy piosenkę, której nikt nie zna, bo to było pierwsze wykonanie. Ja bym, to nie jest tak, że ludzie szaleją, jak słyszą nową piosenkę. Ale też żony już trochę znali. Tak, oczywiście, to był atut. To była popularna aktorka, ale mimo wszystko, wie pan. No i stąd właśnie to, co sam pan żartował, pan Starostecki. No, jak przychodziłem do niej do teatru, mało mnie kto znał, ale wiedzieli, że moją żoną jest Starostecka i wtedy, jak ja przychodziłem, to pan portier mówił, o, jest pan Starostecki, żona, prawda, tam w foyer czekam. No właśnie, a tutaj taka niespodzianka, że pan się nazywa po prostu Korcz. No jednak tak. A to ma to swoje zalety. Krótkie, jednosylabowe nazwisko. No właśnie, a ona Elżbieta Starosteczka Korcz, tak się nazywa. O Jezus. Jezus, jakież to długie. No, nie, to straszne rzeczywiście. No dobrze, ale w każdym razie, bo my tak skaczemy i tak jakby to pisanie piosenek od zawsze było pańskim głównym zajęciem. A przecież no na początku to tak nie było. No, musiał nie. Pan te studia jednak skończyć, magistrem zostać. Ja miałem zostać kimś w rodzaju Chopina połączonego z Rubinsteinem. Jeśli chodzi o Chopina, to fryzura jest. Fryzura tak, no, owszem. Technikę trochę mam, może nie taką ogon, inwencję też trochę. Ale wie pan, bo pan mnie nie zapytał, jakiego ja mam idola. Ja bardzo pana przepraszam. Proszę państwa, to się wszystko wytnie. Proszę. Dzień dobry państwa i moim gościem jest pan Włodzimierz Korcz. To ja. Proszę pana, jakiego pan ma idola? W młodości miałem dwóch idoli. Jeden to był Chopin, a drugi to był Artur Rubinstein. No i teraz już pan wszystko wie. Dobrze, to dziękuję panu serdecznie. Proszę państwa, to było wszystko w jednym. Chopin, Rubinstein i Mazurek. I to wszystko dzięki Włodzimierzowi Korczowi. Bardzo panu serdecznie dziękuję. No dobrze, to został pan kimś takim skrzyżowaniem, kimś w rodzaju Chopina i Rubinsteina. W każdym razie miał zostać. Miałem, ale nie wyszło. Dlaczego? Okazało się, że ma pan za duży talent. Co? Dobrze polega na tym, że tak. Po to, żeby zostać dobrym muzykiem klasycznym, do tego jest potrzebna niezwykła sumienność i regularność w graniu. A tego ode mnie nikt nie może oczekiwać. Nie, po prostu nie da rady. Dlatego, że ja jestem niespokojny, ciągle zmieniam jakby nastroje, moje nastroje ciągle zmieniają. Mam w sobie ciągłą niecierpliwość i teraz siedzenie 4, 5, 6 godzin i granie, żmudne granie, powtarzanie pasaży, to jest po prostu tragedia. Ja w końcu dałem temu radę, ale to był dla mnie heroiczny wysiłek i wiedziałem, że... Skończył pan na szkołę muzyczną. No skończyłem, no bo nie było wyjścia, musiałem skończyć, ale już czułem w pewnym momencie, że to jest dla mnie zbyt czasochłonne, zbyt pracochłonne i że jeżeli ja osiągam sukces pisząc prostą piosenkę, to niestety tutaj ja chyba zostałem takim człowiekiem piszącym piosenki z lenistwa. No bo to jest 10 razy łatwiejsze. Ja siadam, pyk, pyk, jest piosenka. Znaczy, to nie mówię o wszystkich. Ja siadam, pyk, pyk i nie ma piosenki. Nie, bo na przykład pisałem 07, no to niestety to potrwało troszkę, to tak się nie dało. Natomiast piosenki typu na przykład Za rok może dwa. Sam pan powiedział dobrze 7 minut, no ale to się raz panu tak udało. No to mi się raz przydarzyło. Ale mimo wszystko jest to o wiele prostsze, niż
niż wykonywanie muzyki klasycznej, gdzie jeżeli ja zagram pasaż, który ma 64 dźwięki, to każdy znawca zauważy, że w nucie 69 ja popełniłem lekki błąd, lekko zatrąciłem F, a tam miało być E, wie pan. I to już wiedziałem, że to już jest kłopotliwa sprawa. A na estradzie wiele takich drobiazgów uchodzi na sucho. Chcę pan powiedzieć, że po prostu z braku umiejętności pan został. Z braku cierpliwości, to lepiej brzmi. I tak panu nie wierzę w ani jedno słowo. No, obraz, z kim ja rozmawiam? No, z człowiekiem sceptycznym, bo może pan po prostu dla pieniędzy to robił. Strasznie dobrze płacili. Wie pan co, u mnie to jest tak, że ja wszystko co robię, to robię przede wszystkim po to, żeby mieć olbrzymie wrażenie na słuchających. Na kobietach. Wśród słuchających dobrze, jak są kobiety. One są dobrymi słuchaczkami, wdzięcznymi odbiorczyniami muzyki. Robię to po to, żeby zrobić wrażenie, żeby nie cieszyć się tym. A jak mi potem zapłacą, to się bardzo cieszę. No dobrze, ale to jak to się zaczęło, że pan zawodowo zaczął pisać te piosenki? Zawodowo? Ja zacząłem brać udział w takich konkursach, które były w Łodzi. Klub 77 to się nazywało i tam były takie łódzkie giełdy piosenki. I ja w związku z tym, że generalnie to ja mam duszę sportowca, ja po prostu lubię wygrywać. Jeżeli walczę, to po to, żeby wygrać. I dowiedziałem się o czymś takim. Napisałem piosenkę. Krzysztof Cunar właśnie chyba pierwszy zaśpiewał. Wygrałem. Potem poprosiłem Zofię Kamińską, łódzką piosenkę, świetną osobę. Więc również chciałem wygrać. Wygrałem. Więc tak spodobało mi się to wygrywanie. Potem przyszło Opole i tam trzeba było też iść wygrać. Kiedy był pan pierwszy raz w Opolu? To jest za trudne pytanie. Okay. Wie pan co? To już jest za trudne. Mówi pan o prehistorii, więc tutaj ja żadnych dat ani chronologii panu nie podam, bo nie pamiętam. Nie wiem. Było tyle tego, że nie wiem. W każdym razie dosyć często nagradzano mnie w Opolu i lubiłem to, mimo tego, że za każdym razem wyjeżdżając mówiłem, nigdy więcej to nie wrócę, bo mnie to za dużo kosztowało. Wie pan? Naprawdę? Potwornie. Pan się denerwuje? A jak? A jak, proszę pana? Bo pan teraz czaruje. Nie, no oczywiście, że tak. No tak było, oczywiście. Wie pan, to nie jest... Wie pan, dziwną rzeczą było to, że od pewnego momentu traktowano mnie jako człowieka, który przychodzi i mu wszystko łatwo przychodzi. No tak, bo taki zawód. Dzień dobry, nazywam się Włodzimierz Korcz, wygrywam w Opolu. No tak się niektórym wydawało, w związku z czym masa panienek zgłaszała się do mnie po to, żeby wygrać Opole albo nie wiem, albo coś więcej jeszcze. Aż ona na to patrzyła. No, ale wie pan, ja po prostu, mnie interesowały panienki, które chciały zostać gwiazdami kompletnie. Ja zainteresowanie dopiero miałem wtedy, kiedy dziewczyna mówiła, że chce śpiewać lepiej niż śpiewa. No to tak, to mnie ciekawi. Natomiast jak chciał zostać gwiazdą, to ja po prostu nie miałem czasu. Ale spotkałem parę takich panienek, które daj Boże zdrowie, jak potem śpiewały. No. No, a jak pan trafił na Alicję Majewską w takim razie? Ona śpiewała w zespole Partita, bardzo popularnym, śpiewającym fantastyczne piosenki rozrockowe. Najprostsze na świecie i najpiękniejsze. Takie ludyczne, a nie disco polo, niech pan sobie wyobrazi. Kiedyś to było możliwe. I to było pisane przez Antka Kopfa, fantastyczna muzyka, świetne teksty. To wszystko było proste, ale tak smaczne i tak z taką energią pisane, bo to tego się chciało słuchać, to było fantastyczne. I ona tam właśnie śpiewała, ale w pewnym momencie jakieś problemy z głosem, bo śpiewanie w chórkach, kilkadziesiąt chórków, parę nocy, zacząłem mieć problemy, a ja w tym czasie byłem kierownikiem muzycznym teatru na Targówku i ona przyszła, zgłosiła się, że chce śpiewać w tym teatrze. Powiedziałam to dyrektorowi, on mówi, że trzeba zrobić egzamin. Mówię, słuchaj, ja tę kobietę znam, ona by śpiewała w zespole, ja też ją znam, ale egzamin musi być. I to była śmieszna historia taka, że myśmy się przecież znali, bo ona często śpiewała również w chórkach jakichś tam. W każdym razie ona nie wiedziała o tym, co ja wiedziałem, że ona z podporną trębą zdawała egzamin, a ona już dawno była przyjęta. Tylko formalności musiały się stać zadość. I ona zaśpiewała, została przyjęta. Została przyjęta. Ale to jeszcze nie jest... To jeszcze nie to. No właśnie. No bo... Ale widzi pan, bo dlatego, że jak miałem próby z ludźmi, to ona była jedyną, która jakby wybijała się ponad przeciętność. Ona była kimś takim, kto lepiej rozumiał muzykę i która, jak miała propozycje, to propozycje były do przyjęcia. Znaczy czułem, że jest to taka nieprzecięta zdolność,
A jeszcze przedtem, tę rzecz założyłem jeszcze o wiele wcześniej, kiedy byłem na próbie jakiś, pamiętam, zespół Partytia miał przed wyjazdem jakimś, widziałem tam na sali i szóstka ludzi, trzy dziewczyny, trzech chłopaków, oni szli do przodu lekko takim tanecznym krokiem, to nie był taniec, to był ruch taneczny. I zauważyłem, że jest sześć osób, sześć atrakcyjnych młodych osób, a z jakiegoś powodu zwraca się uwaga na nią, bo coś w niej jest takiego, że wie pan, to mi się skrystalizowało po wielu, wielu latach. Kilka lat temu, kiedy ona wyszła razem z Zbyszkiem Wodeckim w Opolu na scenę i olbrzymia scena, wyszły dwie postacie i oni zajęli całą przestrzeń. Tam nie było miejsca nikogo więcej. Jak wychodzi teraz to łatwo powiedzieć, wychodzi Wodecki i Majewska, to wiadomo, że zajmą całą scenę. Dobra, ale oni kiedyś byli młodzi i oni te przestrzenie nie zmywali od razu. Oczywiście, wychodził Wodecki i miejsca nie było dla nikogoś, bo to było taka wielkość. Ale okazało się w pewnym momencie, że wychodziła Majewska z Wodeckim i to były takie dwie postacie, że po prostu przykuwało uwagę. Ja to przykuwanie uwagi zobaczyłem właśnie wtedy, w tej partycie. Myślę, kurczę, ona chyba powinna śpiewać solo. No to teraz będzie w takim razie Alicja Majewska solo. No brawa również dla kompozytora, dla Włodzimierza Korcza. Ale dla autora też bym prosił. No dobrze, dobrze. Podzieli się pan z autorem i z Alicją Majewską, która to zaśpiewała pięknie. A proszę powiedzieć, no bo muzyka, nie wiem, na przykład Włodzimierz Korcz, słowa na przykład Wojciech Młynarski, śpiewa Alicja Majewska, ale jak to się dzieje? To znaczy najpierw pan pisze muzykę, a później znajdujemy tekściarza, czy odwrotnie? Ja piszę w dwie strony. Są tacy kompozytorzy, którzy piszą głównie albo wyłącznie do tekstów, albo odwrotnie, że drugiej strony to idzie. Natomiast ja przez całe lata pisałem i w tą stronę, chociaż ostatnio częściej piszę do tekstów jednak. Czyli muzykę do słów. Raczej muzykę do słów, no ale no, takie 0,7 musiał oczywiście najpierw powstać. Jaka rusza, taki cierń. Najpierw powstała muzyka, nie po co wyobrazić. Pan jest autorem, no takiego, pan jest autorem... Kompozytorem. Kompozytorem, dobrze. Hymnu Polski. No może z tą rotą to trochę przesadziłem, ale żeby Polska była Polską. No tak, no jak jakiś czas było to rzeczywiście traktowane jako drugi hymn Polski. I pamiętam takie wydarzenie, że jak w zawieszonym stanie wojennym wyjeżdżaliśmy gdzieś tam za granicę, ja to grałem tylko na fortepianie, jako solówkę. Tam pamiętam scenę w Australii, kiedy byłem świadkiem, to głupio zabrzmi, ale tak było, że w Adelaide atak histerii całej sali. To po prostu, zupełnie nie dziwi, że ludzie płakali. Po prostu płacz, szloch, krzyk, tupanie, coś nie do uwierzenia. Ja po prostu uciekłem ze sceny, bo nie wytrzymałem tego, to było nie do wytrzymania. No ale później musiałem, bo po prostu nie można dalej było prowadzić koncertów, no bo ludzie, jakiś obłęd się zrobił. To był taki czas. I ten utwór wtedy tak znaczył. A jak pan, no dobrze, pisał na przykład dla Młynarskiego, to pan pisał dla Młynarskiego, czy Młynarski dla Młynarski pana? Nie zaśpiewał w życiu ani jednej mojej piosenki. Nie, chodzi mi o to, że muzykę jego, muzykę do słów, na przykład, no dobrze, jest Odkryjmy miłość nieznaną, tak? No to są słowa Wojciecha Młynarskiego. No to kto dla kogo pracował wtedy, no? Raz tak, raz tak. Myśmy pisali w obie strony. On raz muzykę, on raz pisał do muzyki, a raz ja pisałem do tekstu. Czy pan jako wykształcony pianista ma jakieś takie właśnie zwyczaje, że pan siada i komponuje? Czy to tak się odbywa w warunkach innych? Nie tak dawno rozmawiałem z Januszem Stroblem, który opowiadał, że na przykład z Jonaszem Koftą to się nie dało po prostu normalnie pracować, tylko jest imprezka. Ale z kim? Z Jonaszem Koftą. O, jak ja mam z nim przeżycie straszne. Oczywiście, Jonasz, to była męka, udręka, no, bo on po prostu nie dotrzymywał żadnych terminów. Jego nie interesowało to, że się umówił, bo on mu wtedy mówił, że oczywiście to jest prawie już absolutnie gotowe, zadzwonisz jutro, będziesz miał. I to trwało tak parę dni. A później, jak ja już miałem studio, gdzie musiałem wejść i dzwoniłem, to odbierała żona i powiedziała właśnie, Jonasz właśnie wyjechał. Jak wyjechał, jak ja mam studio? No tak, ale on wyjechał. Ale gdzie on wyjechał? Wyjechał do Krakowa.
A gdzie się zatrzymał? Dowiedziałem się, gdzie jak mi utylu. Ja wsiadłem w pociąg i pojechałem za nim do Krakowa. Dorwałem go w tym Krakowie w restauracji, gdzie z kolesiami sobie zaczęli rozlewać wódkę. I ja mu powiedziałem, słuchaj, teraz ja tu siadam, piję wódkę, a ty piszesz tekst. I on poszedł do swojego pokoju i tak długo siedział, aż napisał. Wtedy ja brałem ten tekst, wsiadłem w pociąg, w nocy napisałem aranżację, na drugi dzień już gotowy utwór. Artysta śpiewa. Ja już nie pamiętam w ogóle, co to było, ale to było to przeżycie, o którym opowiadam, było silniejsze, mocniejsze od waloru i utworu, od tego, co się potem z tym dalej działo. Po prostu ja myślałem, że go zamorduję, tego Jonasza. Ale widzę, że Strobel też miał ciekawe przeżycie. Strobel opowiadał, jak to o 2 nad ranem razem z Jonaszem Koftem wbili się do Ireny Santor i stwierdzili, że będą u niej komponować. Ucieszyła się? Bardzo. Wyobrażam. Ale za to 6 piosenek napisali. O, proszę. Więc myślę, że to właśnie takie były czasy. Jednak, wie pan, z zazdrością słucham. Z zazdrością. No dobrze, ale to zostawiając to, pan jest w takim razie, jak patrzę na tę listę przebojów, jakimś obrzydliwie bogatym człowiekiem. Moje gratulacje. Wie pan, ja jestem jednocześnie człowiekiem, który ma największą ilość niezgłoszonych utworów w Eliksie, bo nie ma na to czasu, a są utwory, które po prostu nie pamiętam. Czy to pan, czy nie pan? Znaczy, ja w ogóle, nie, ja często bywa sytuacja, w której mówią mi, że coś tam mam zgłosić, bo to moje, mówię, to, ale przepraszam, ale to nie jest moje. Puszczałem i to ja tego nie znam. Ja pisywałem często po kilka rzeczy jednocześnie. Ja robiłem kilka programów telewizyjnych jednocześnie, pisząc do wszystkich kompozycje i aranżacje. Ja nie jestem w stanie tego napisać, zapamiętać. Ja pamiętam przedziwną scenę, jak zgłosił do mnie człowiek, który postanowił, że wyda wszystko, całą muzykę 07. I przyniósł mi do kontroli, żebym tego posłuchał. Ja połowę z tego kompletnie nie znałem. Kompletnie. Ale tu byłem częściowo, tylko częściowo spowiedliwiony, dlatego że Krzysztof Szmagier kazał mi nagrać całą masę muzyki, a potem tylko część tego wykorzystał. Czyli ja pisałem to w jakiejś gorączce, w panice, że nie zdążę na czas. To było nagrane i później on sobie wybrał. Ja szedłem następną drogę przez panią, pisałem kolejne rzeczy i to poszło gdzieś do jakiegoś do katalogów, do czegoś, do biblioteki muzycznej. Ja o tym zapominałem. I po kilkudziesięciu latach ktoś mi to puszcza. Ja mówię, ludzie, przecież to nie ma... To jest muzyka, gdzie cały temat jedzie na mógł. Ja na mógł w życiu nie pisałem. Ja nie, to nie lubiłem. Okazuje się, pisałem. Że jednak pan. Ja nawet tego nie potrafiłem zapamiętać, że pisałem również na mógł. No. No trudno, no jest pan człowiekiem o słabej pamięci. No tak. Odświeżmy ją panu jakimś pańskim przebojem. No to była Danuta Rin, to był Jan Pietrzak, bo on jest autorem słów, no ale oczywiście kompozytor siedzi przede mną, Włodzimierz Korcz. To ja. No naprawdę pracował pan z każdym. Nie, pracowałem tylko z bardzo świetnymi artystami. Między innymi pracowałem z dwoma geniuszami, czyli z Andrzejem Załuchą i Zbigniewem Wodeckim. Śmiało teraz to mówię, bo to obu ich nie ma i w tej chwili jak słyszę w rozmaitych audycjach telewizyjnych ktoś mówi o jakiejś panience, jesteś cała muzyką na przykład, to mi się robi słabo, bo ja pracowałem z Andrzejem Załuchą i ze Zbigniewem Wodeckim. Oni obaj byli cali muzyką i to trzeba bardzo dużo na to zapracować i trzeba mieć w sobie nadzwyczajnie dużo muzyki, żeby uzyskać taki opis swojej działalności. To rzeczywiście, no, to wyjątkowe osoby. Cóż można dodać do tego? Wodecki, Załucha, to legendy w tej chwili. Legendy. Choć przecież, kiedy, zwłaszcza Załucha, kiedy śpiewał, wcale nie był aż tak niebywale popularny. Kto? Andrzej Załucha. To było jego nieszczęście właśnie. On troszkę ubolewał nad tym. Wie pan, on miał nadzwyczajne poważanie w środowisku. Ja sam pamiętam, że jak były takie imprezy, w których brało udział kilkanaście osób, to polegało to na tym, że jedni śpiewali dwie piosenki, potem na bistość i szli do garderoby grać w karty. Ale jak śpiewał Załucha, to wszyscy szli za kulisy i w skupieniu słuchali tego, co on śpiewał, bo on był nadzwyczajny. Panie Włodzimierzu, ja mam taką sprawę do pana, osobistą. Ponieważ nam się kończy ta audycja, jak ja pana nie spytam na antenie, to pan się wymiga. No. Czy się pan zgodzi przyjść jeszcze raz? Jak pan zaprosi. Zapraszam już teraz. To było, proszę państwa,
spotkanie z Włodzimierzem Korczem. Jak się okazało, autorem nie wszystkich piosenek, jakie państwo znają. To prawda. Ale ogromnej większości. Nie, nie, to Seweryn Krajewski większość napisał. To nieprawda. Ale dobrze, w takim razie Seweryn Krajewski, pan i cała Polska śpiewa dzieciom. Bardzo panu serdecznie dziękuję. Dziękuję. Kłaniam się nisko. Do widzenia państwu.